Rada Rodziców Zespołu Szkół w Policach składa wniosek o natychmiastowe odwołanie dyrektorki, a Główna Księgowa Szkoły skargę do Rady Powiatu. To efekt pracy Agaty Markowicz-Narenkiewicz na stanowisku dyrektorki Polickiej Białej. W Teletygodniu informowaliśmy już o sytuacji, jaka panuje między gronem pedagogicznym a dyrektorką zespołu szkół. Nauczyciele podzielili się na obozy, a atmosfera w szkole wcale nie zachęca do pracy. Część z nich twierdzi, że Agata Markowicz-Narenkiewicz stosuje dyktatorskie metody, a nieposłusznych sobie nauczycieli karze obniżką wynagrodzenia. Do grona pedagogicznego dołączyła Rada Rodziców. 25 czerwca do starosty polickiego Leszka Guździoła wpłynął wniosek o odwołanie dyrektorki. Rodzice zarzucają Agacie Markowicz-Narenkiewicz łamanie podstawowych zasad, brak współpracy i działanie na szkodę szkoły. Uważamy, że nie jesteśmy wspierani w kwestiach ważnych i organizacyjnych dla naszych dzieci. Rada Rodziców złożyła do pani dyrektor wniosek z prośbą o pomoc w dofinansowaniu dojazdów dzieci do szkoły w Legnic. Po miesięcznym oczekiwaniu dostaliśmy lakoniczną odpowiedź, że sytuacja szkoły jest inna i że rozwiązania, które były dotąd stosowane, nie odpowiadają obecnej sytuacji. Niemniej jednak pani dyrektor nie zaproponowała nowych rozwiązań, które byłyby adekwatne do sytuacji bieżącej szkoły. Wniosek liczy 9 stron, a jest w nim zawarte kilkadziesiąt punktów, które według Rady Rodziców wykluczają obecną dyrektor z piastowania tego stanowiska. Do najważniejszych zarzutów zaliczyć należy m.in. ograniczenie lekcji w klasach maturalnych, złe przeprowadzenie rekrutacji do szkoły czy niewykorzystanie 600 tysięcy złotych w 2013 roku. Ale to nie wszystko. Rada Rodziców uważa, że pani dyrektor łamie zapisy statutowe szkoły, ponieważ bez konsultacji z rodzicami próbowała usunąć jednego z wychowawców w szkole w trakcie trwania jego wychowawstwa w danej klasie. Zarząd Powiatu w Policach na razie nie zajmuje się zasadnością zarzutów. Sprawdza natomiast, czy Rada Rodziców postąpiła zgodnie z prawem, składając taki dokument do starosty polickiego. Zarząd Powiatu w Policach w dniu 9 lipca pismem skierowanym do Rady Rodziców poprosił o uzupełnienie wniosku. Uzupełnienie o uchwałę Rady Rodziców, a także listę obecności podczas spotkania, zebrania, na którym tą uchwałę podjęto. Dokumenty te zostały dostarczone 16 lipca. Aktualnie trwają prace, które dotyczą prawomocności podjęcia uchwały przez Radę Rodziców. Skargę na działalność dyrektorki zespołu szkół złożyła także główna księgowa Anna Tomczak. W piśmie czytamy o zarzutach kierowanych w stronę Agaty Markowicz-Narenkiewicz. Do najważniejszych należą brak współpracy przy tworzeniu planu finansowego zespołu szkół na 2014 rok, groźby zastraszenia, a także kary w postaci obniżonego wynagrodzenia. Główna księgowa twierdzi, że dyrektor zespołu szkół nie interesuje się budżetem szkoły. Skarga została skierowana do Rady Powiatu w Policach. Przewodniczący Rady poinformował, że zostanie sporządzony odpowiedni projekt uchwały Rady w sprawie skierowania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Ten projekt będzie gotowy na sesję wrześniową, na 26 września, bo na ten dzień planujemy posiedzenie sesji Rady Powiatu. Jednocześnie działania podjął Zarząd Powiatu. Wyjaśnia okoliczności skargi i wszystkich zarzutów w niej zawartych. Główna księgowa zespołu szkół Anna Tomczak obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Próbowaliśmy skontaktować się z dyrektorką zespołu szkół. Agata Markowicz-Narenkiewicz aktualnie przebywa na urlopie. Jej zastępczyni Agnieszka Limczyńska poinformowała, że dyrektor nie chce się wypowiadać w tych sprawach.